No cześć, jestem Letrak i przywitaj się, Atin. Hello. Tak, dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek z gościem z racji tego, że... Że mi się zmusił nie chce. Mnie. No, dokładnie. Nie siłą, bo no ten tak. Powiedział, że zmusił siłą. No bo zmusiłem. Tak. Takie są fakty. Siłą? Pogódź się z tym. Dobrze. A właśnie, może powiemy o tym, o takim pięknym przypadku Julii i jej powiększenia ust kwasem hialuronowym. Ale to też inny przypadek. Jaki przypadek? A dobra, no. Tych no, o tym nie będziemy mówić póki co. Nie o rozstępach. No to o czym? O ciąży. No, spoilerujesz im tutaj, a ona dopiero pierwsze rzygi ma. Pierwsze rzygi. No za 2 godziny. No ale ja mówię o przypadku, a nie tak o więc, Julia, fazie przechodzenia. No dobra, no przypadek natrafił się tam wieczorem któregoś dnia. Także zaraz zobaczycie nowe usta. To było dzisiaj. Nowe usta Julii z racji tego, że jako... Zrobiła sobie na ślub, dokładnie. Podążał za modą. No to po co ona wstaje? Promowana na pudelku. No widzicie, jakie ma usta duże. Oczywiście zrobiłem to dla żartów i nie tylko w przyszłości. Tylko usta, Truxon. Jak nie tylko usta, nie dodałem jej tych rozstępów. Coś jeszcze powiększyłem. A właśnie, cycki jeszcze jej powiększyłem. I troszeczkę schudła. Tak więc, nie no, te usta są za duże. Nie schudła, tylko żeśmy ją też odchudzili. Ale po ślubie wszystko wróci do normy, na pewno. No, jak urodzi dziecko, to już będzie to kwoką domową. No, ona urodzi... Jeśli usta rozpłyną. Rozleją i się. Dobra, w takim razie niech ona coś tam sobie zrobi, co chce. Tak właściwie to planujemy urządzić Cierpisławowi wieczór kawalerski i... To, że nie ma znajomych. Właśnie w tym odcinku postanowiłem, że sobie zrobi wieczór, będzie Atin, ale niestety tak nie będzie z racji tego, że nie ma kogo zaprosić. Smuteczek. No. W takim razie no wybierze się do parku właśnie, pewnego... Który to jest odcinek twój? No bo tak szczerze to tego nie oglądam. 13? No i nikogo nie znasz na tej wyspie. No nie, no bo oni ciągle coś robią albo w kurorcie. Ja przepraszam, archipelagu wysp. No dobrze. Nikogo na nim nie znasz. Oj, tam tak naprawdę tylko na tej wyspie mieszka. Faktycznie. No, bo tutaj nawet nie ma żadnych, są tylko poety. Ukryte wyspy. No właśnie, zobacz, ogarnijcie to, gdzie ja tutaj zaczynałem ten odcinek? Chyba w tym miejscu. To jest tak ukryta wyspa, tylko że widać cień od dołu. No, a odkąd ma być? No, ale mogliby zadymić trochę tą wodę. Zadymić? No i jeszcze to ciekawe, co tam jakie jest. Jakie wymagania. No, weź. Duże. Czy w ogóle posłałem Cierpisława do tego parku? Nie. Odwiedź prac parkowy. Szkoda, że nie można urządzić... Park będzie poznawał ludzi. No, a gdzie? Ekolog zasrany się jakiś trafił. No, no i jeszcze komornik. No, o, a super. Tu jest komornik. Może jego zaprośmy. Nie. Patrz na te drzwi. Jakie drzwi? Przylgnęły do ściany wcześniej. Ja nie mogę. Dobra, tylko kanapa. To tak, tylko kanapa. Nie wiesz się jej całej. Weź się. Widocznie ma moc. Skubana jedna. Jak się wydarła tamta. Wyssała ci kanapę. Dobra, w ogóle to coś naprawdę mu nie po drodze do tego parczku. Dlaczego? Weź do kurortu idź, tam jest najwięcej osób w kurortach. Jakichś takich pretensjonalnych. Akurat ten jest brzydki, jak... No to właśnie tam będą pretensjonalni ludzie. Detrakowie? Nie, Tininet. O kurde. O? Tam lepiej nie iść, bo cię zhejtują. Nie. W ogóle jakąś śmieszną ciężarówką podjechał ten komar. Zawsze takim czymś jeżdżą? Zawsze, wiesz, to jest ich... Jakoś nigdy nie zauważyłam. Niezły grat. Dlaczego grat? To jest auto z duszą. Tak? Z jaką? O, ja nie mogę, przegapiliśmy. Eustachy ma iść... No co za debil. Do pracy nie poszedł. No do pracy miał iść. Codzienno. Obserwuj plażę, niech obserwuje. A Julia nie... Zauważyłeś, że nie przyjeżdżają po nich te pojazdy? Po ratowników.
No właśnie nie. Chyba tylko po ratowników. No bo to jest tak profesja, tak jakby, tak samo jak detektyw. No dobra, ale do innych profesji podjeżdżają jakim pojazdy. Cudem? Co jakim cudem? No jak jest, grasz detektywem na przykład. No, no akurat nie detektywem. No. Nieważne. Nieważne. Z tobą się nie da o tym rozmawiać, Struxon. Co się nie da? Przykro mi, dobra, może... Ich nie chcę. Ich nie chcę. Nie ocenia się ludzi po wyglądzie. Powiedział, co wiedział. W ogóle jaki tu jest fajny bar. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Serio? No. Ale to jest, to było w zwiastunach i wszędzie. Ale myślisz, że oglądałem zwiastuny. Oni tak pompowali i zachęcali. Pompowali jak usta Juli? No, pompowali to, próbowali. W ogóle ten bar był takim obiektem. A to fajnie wiedzieć. Super. Coś mnie do kupna dodatku nie zachęcił. Serio? Fajny jest przecież. No dobry, ale no nie zachęcił mnie wówczas. Dobra. Drinkosy tam można sobie. Boże, trochę jest zdziwiony. Widzisz? Ciekawe. Dobra, wygląda jak... Dobra. Zdziwiony albinos. Albinos, opalony. Albinos. Przecież on nie był opalony, lol. On nie był opalony? Śniady jest przecież. Tak? No. On jest biały. No to... Może to przez to, że mi ja się... Ja nie mogę, co za... Okej. Okay. Że mi się... Tfu, nie zgadza się ze... Nie, to zagnuj. Nie wychodź. Nie uciekaj. Poznaj. Zatrzymaj się. To babcia z białą pod ciebie. Tak. I ona też. A Eustachy siedzi tam pod tą palmą. A bo śniadanie mają. Albo jakieś animacje hotelowe. Animacje. Tak, mają śniadanko. Co tutaj mają za dobroci? O matko, chińska przekąska. Ja pierwsza. Sushi. A tam na górze też coś jest? Wszystko chińskie i japońskie. No i on na... Gdzie są schabowe. I on na, nie... on na niego czeka. Ja nie mogę. W ogóle tutaj... O, tu jest nie... jakiś koleś, tu jest. Nic nie ma dla prawdziwych patriotów, takich jak ja. Ja kocham Polskę. Tak. Niby nie. No. No leć do niego, Cierpisław. Ja nie mogę. Odcinek to jedna wielka porażka. Może... A Julia już zwymiotowała to, co miała zwymiotować, czyli dzisiejsze śniadanie. Ten odcinek to wielka porażka. W końcu jest nagrywany, wiadomo dlaczego. Tak. Dla widzów. No. A... Poniekąd. Dobra, więc Julka niech pójdzie do kurortu, bo ona tam powinna jednak troszeczkę coś posiedzieć. Jeszcze Detrek, może... Detrek kupił Cube Wars i mu zabrakło pieniędzy. Na życie. No oczywiście. A on nadal za nim biegnie? A nie, bo to Eustachy. Zobacz, ogarnij to. Biegnie do niego, nie? No biegnie. Ale tutaj już wchodzi. Powolutku. O matko, nie lubię jak ktoś ma czerwone gacie. No to nie moja wina. Kojarzy mi się z pewnym wywiadem. Może z jakim wywiadem? Nieważne z jakim. To powiesz mi po. Nie mogę nawet powiedzieć teraz. To powiedz. Był wywiad kiedyś z Jacykowem. I on tam się go pytał, od czego się wszystko zaczęło. A od tego, że zobaczyłem na plaży kolesia w czerwonych gaciach. To fajnie. O, tam przyszedł ten koleś. O, tym razem może nie koleś w czerwonych gaciach, ale w czerwonej... No, no i po co wchodzi? A. Do jacuzzi. Czy wiesz, że Masato Hamada śpi na pieniądzach? Kto by się tego spodziewał? Kto by się tego spodziewał? O, to może... Zasponsoruję mu imprezę. No nie? Nadal nie mam pojęcia, jakim cudem im się te skrzydełka nie mocą. Hamadzi to są ci od tego dziadka starego, co pływa sobie. Wiesz? Tak. Tak, i to jest taka rodzinka. Ojciec, żona i dziewczynka. Ojciec, żona i dziewczynka? Tak. I mają dziadkę. Zauważyłem, że najszybciej się podbija więzi, gdy się plotkuje. Naprawdę? Tak. Czy on już... Dlaczego on nadal nie pracuje? No niby uratował kogoś, a najlepsze jest to, jak jest ratownik i on...
uratuje kogoś, tylko że on daje mu tego makarona. I to wystarczy, nie? Ten koleś sobie już podpływa. A później mdleją. Tak, a później mdleją. Jeszcze oczekują od tego, że się ich będzie, wiesz, reanimowało. Duch. Duszek. Pewnie on też się zaraz utopi. Jakiś gruby chyba, tak wnioskuję. Po nosie. Po nosie? Pusty, no. Raczej tak, takie... No i taki opływowy. Opływowy kształt. Właśnie nie opływowy. Zaraz wypłynie. Nie widać jej ciała pod wodą. No. Ale to jest niezłe. Wygląda jakby miała takie, jakby nie miała rąk, takie same, wiesz. Kikuty. No nie? No troszeczkę. Czy on może się tutaj rozgląda, okej, okay, bo nie wiedziałem, jak przewrócić tą interakcję. Dobra, to może już on zna go na tyle, aby tą, aby móc go zaprosić. Już całego dnia nie spędzi, aby go poznać. A mogliby sobie zrobić taki mały ten imprezę. Nie, ogarnij ten, ogarnij to spojrzenie. Z tą płetwą. Aż bym walnął screenshota na twoim miejscu. Aha. Ta-dam. Da. Niesamowite po prostu. No wiesz, ale czasem jest tak na tych imprezach, że wychodzi parę osób, więc jak jeden wyjdzie, już będzie. Dobra, jeszcze ten koleś jest. Poproszę o pozowanie. A o tej fontannie wiedziałeś? Jakiej fontannie? No, a, lejącej się. Tak, wiedziałem. No właśnie, to raczej nie wiedziałem. Przyjazna pogawędka. O barku też powinieneś wiedzieć. No właśnie, tak jakoś mi ominęło. Nie wiedziałem, że to są takie. Myślałem, że zwykły barek, taki jak spo zmroku. Ale zjeżdżalnie. Tak, też zostały dodane. Tak. Fajnie, woda tutaj nawet płynie. To można ją włączać i wyłączać. To się nagrałeś. Co się nagrałem? W to. W co? W tą grę. W ogóle zawsze, no. Zawsze w tych kurortach taka tychniawa leci. Nagrałem się, no co, miałem się nie nagrać. A w sumie nawet nie grałem tak dużo. O, ma uratuj, ma uratuj, ma uratuj. Mnie po prostu to miasto denerwuje. Dlaczego? Brzydkie? Słoneczne wybrzeże są lepsze do... właśnie do tego dodatku. O, duszek wypływał. Dużo bardziej, na przykład jak pływam sobie motorówką, to dużo przyjemniej mi się pływa ta? W słonecznych wybrzeżach. No. A, no tak, słoneczne wybrzeże są lepsze pod tym względem, ale nie mam parceli niestety. No, ale można sobie dodać. A port? Porty też można sobie dodać. No w sumie. Ale jest trudno, ja nie umiem. Wiem, no bo to trzeba coś grzebać w ustawieniach. Tak w ogóle to, nie wiem dlaczego on zawsze... znów się musi porozglądać, żeby kogoś uratować automatycznie. W ogóle to z tym znajomym ma już troszeczkę więcej wspólnego, Cierpisław, nie wiem dlaczego. Czy tamten mu uciekł? Nie uciekł, jest. No plotkujcie, nie wiem, cokolwiek. Był trendowaty jakiś. Kto? Cierpisław, wszyscy od niego uciekają i wiesz, i nikt nie chce z nim gadać. Graj. Troszkę niefajnie. No bo... taka niefajna sytuacja. Za dużo się wody nałykał w swoim życiu. Wody? Wody. Chyba wody, no właśnie. Chociaż on nie wygląda na takie odkurzutki. Albo jednak wygląda. Właśnie na takiego, co dużo pali. Czego? No, jakby się tak zastanowić. Jezu, a temu Eustachemu zawsze coś nie pasuje. A Julia gdzie jest? W sumie to teraz nawet nie wiadomo, co oni sprzedają. Co sprzedają? Skład nieznany. Bez kitu, nieźle, niezła metamorfoza jej. Wygląda okropnie. Jak jakaś aktorka. No, ogarnij to. Z niskobudżetowego serialu. Serialu? TVN-owskiego. A. To kogo ty tutaj sugerujesz? Nie, to nikogo nie porównuję. Tam wszystkie aktorki wyglądają tak samo. Dobra, niech sobie usiądzie. W sensie, że są niskobudżetowe. Niech sobie usiądzie i tutaj dyryguje nimi wszystkimi, prawda? Tak. To a będzie to jest jej robota. Kurort. Tak, to mój. Widać. No dobra, nie jest taki brzydki, bez przesady. Będzie. No, jeszcze nie jest rozbudowany, przecież nie budowałem go od zera. Nie zmieniałeś go bardzo. No właśnie jeszcze nie, bo. Mogę ci wysłać mój przerobiony ten kurort. Nie chcę. Czemu? Bo ja chcę to zrobić samemu. A właśnie, Oszty. Sprawdzę opinię. Właśnie. Sprawdźmy opinię.
cóż oni... Tak. No dobra, troszeczkę nie zremu, czy nie? McClendon. 9-1-5. Rozkoszowałem się wieczornymi kąpielami w jacuzzi. Miło wiedzieć... To miejsce było brudne i śmierdziało. Zatrułam się jedzeniem, które serwują w tutejszym stoisku. To miejsce to najlepsza rzecz, jaka mogła się przytrafić takiemu skąpiradłu jak ja. Ścieżka ognia wyglądała dziś na wyjątkowo gorącą. Myślę, że popatrzę sobie z boku. Słabo coś. No dobra, 3 gwiazdki nie jest źle. Czy w końcu nie mówią o wszystkim, ale mogę tutaj mogę w tym stoisku z jedzeniem troszeczkę tutaj po... A jaką masz ustaloną jakość? Właśnie nie, chyba mam najgorszą. No to na ją niską, no wezmę na wysoką. Okay. Bo oni wtedy, jak będziesz miał wysoką, będą na przykład opinie, że żałują, że ominęli lub prawie, że nie ominęli i tak dalej. Że no dobra, niech wpierdzielają ile wlezie. Dlaczego no. Julia wstała? I basen im zrób, bo oni bardzo narzekają, jak nie ma basenu. Tak? Skoczy ci z gwiazdka, no. Możesz nawet mały taki basenik zrobić. Nie, bo to ten basen będzie później na takim tarasie przy fundamentach. No ale zrób na razie im taki, wiesz, mały, chociażby no jeden na 4, jeden. 4 na 4. Dobra, zrobię. Teraz? Teraz. Dobra, to wezmę, zmiotę im to ognisko gdzieś tutaj. No, nie mogę tego postawić. No, nie możesz. Dobra, sprzedałem to gówno. Dobra, usunę to. Dobra, to ognisko chyba nie daje nic do kurortu. No, chyba nie. Dobra, akurat obok jacuzzi będzie mały basenik. Ja pierdzielę. W ogóle muszę się przedstawić, że to jednak jest odcinek, a nie normalna gra, bo jak tak z tobą mam, to tak za dużo sobie pozwalam. W związku z czym? Z przeklinaniem. No i takim dziwnym się właściwie to... A, mogę czasami to... Czasami się wymknie detruczkowi. No czasami się wymknie. No. I wtedy co? Albo powie coś za dużo. Jak on mówi za dużo, to... To różnie można to odbierać. Oj tam. Okej. Dobra, mają drabinki. Jeszcze tutaj im mogę, prawda, dać lampeczki, światło. Żeby się nie zgubili podczas pływania. No i w sumie ten basen już nie jest taki mały. Tam jedna osoba się zmieści. Widziałeś chińskie baseny? Nie. Kiedyś? Z aquaparków? Zdjęcie? Duże? Nie, no duże, ale człowiek na człowieku. I te kołota taka. Okej, zrobię jeszcze dookoła przynajmniej... Jak takie sardynki. Aj. Pokażę to ci niedobrze. Później. Takie zdjęcie. A jeszcze mogę tutaj zrobić alejki, ale nie chcę z tego. To zrobię to później. Okej, także jest basen i jeszcze tutaj pozdobywamy troszeczkę cierpisławem przyjaciół. Przyjaciół, tak. No dobra, fałszywych przyjaciół, którzy mają robić cło na jego wieczorze kawalerskim. To po prostu mają być randomowi ludzie, którzy tak, zgadzam się przyjść tam. Żeby impreza się choć troszeczkę udała. Żeby ktokolwiek na niej był. Tak, tak, tak. No dobra, tej dziewczyny z płetwami to raczej zapraszać nie będziemy. Nie no, zaproś ją. Wygląda jak ta, jak nazywa się ta dziewczyna z takim dziwnym wyrazem twarzy? Ona popularna jest na tych wszystkich... Ej, nie, to nie jest ta. Strona jest z memami i ona ma nawet własny kanał na YouTube. Ona jest w ciąży. Ej, ona jest w ciąży, czy to jest nastolatka? Może to jest gruba nastolatka, wiesz? No chyba tak. No to raczej ona nie będzie mogła przyjść. W zasadzie z Fast Feudem. Z Fast Feudem? Tak. Może jeszcze zaliczymy jeden jeszcze kurort. Albo nie, no wejdźmy do tego parku. Wpadka słowna. To była tylko wpadka słowna. Tak, bardzo niechciana i przypadkowa. No, z pewnością. Ej, ogarnij to, takie luksusowe bungalowy, nie? No sorry, ale nie chciałbym się obudzić w takim miejscu. No, ten kible. Dlaczego te kible są bez kitu w sypialni? No właśnie. To jest chore. To powinno być przynajmniej 2 razy większy ten bungalow. Albo... Wciąż kibel. Kibel też. Bez kitu, to nie jest w ogóle dostosowane do tych ludzi. Do niepełnosprawnych, do simów.
Jak właściwie to... A mają wprowadzić podobno takie przepisy w Stanach, żeby ci grubasy, że wszystkie toalety muszą mieć odpowiedniej szerokości drzwi, żeby... I w ogóle... Wyścili. Żeby były toalety... No dlaczego same kobiety? A jest koleś. Nie, że jakaś dyskryminacja czy coś, ale to na kawalerskim to... Właśnie, ale ich na też powinieneś poznać, bo później na ślub, nie? Ano. A nie, to Julia się tym zajmie. Julia ma paru znajomych. Właśnie to może to zrobić teraz. Tylko niech sobie coś kupi w tym... No to Cierpisław zawsze był taki odosobniony. No. Cierpisław tak. Weź jedzenie, picie. Co je może? No, pływają już nawet. Dobrze. Dobrze. No, jeden koleś pływa. No, tam. Koloryzujesz. Izrael. Hanej. Pewnie. A dobra, nie mówię. Wezmę mnie za antysemita. No, to by było trochę dziwne, gdyby cię wzięli za antysemita. Nie, ja już mogę być antysemitą, rasistą. No, ale nie jesteś. Ale już no, się kreował. Nie jestem, bo nie mam takich poglądów, ale czasami walnę jakiś żart. Mhm. Niepoprawny politycznie. No to taki niepoprawny jesteś. Na szczęście na YouTubie jeszcze mogę sobie pozwolić, ale moja mama, jak ogląda moje let's play, to mówi, żebym się do telewizji nie nadawał. Twoja mama ogląda twoje let's play, a tak cały, tak wszystkie? No czasami. I ogląda takiego Detraka i Atinineta? A nie wiem, czy oglądała nasze. A jak teraz ogląda, to pozdrawiam. Co mogę? Dziubazek. Ale raczej by nie dotrwała do końca, już to jest takie nudne, że... A może by wytrwała, nie wiadomo. No tak, przeciągnąłbym ją. Swoją osobowością. Wątpię. No i tam warto pomarzyć. Co? Warto pomarzyć o czym? Chciałbyś przyciągać moją mamę? Nie. Przyciągać ludzi. Chociaż już to robię, no kurde. Ktoś mnie ogląda. Dobra, to skończymy ten odcinek na dzisiaj, bo robi się niezręcznie. Pożegnaj się. Papa. Cześć.